Czyli senator Bogdan Pęk. Senator. 5 minut, panie senatorze. A może być mniej oczywiście. Panie marszałku, panie i panowie, najpierw co do trybu. Otóż jest tu opinia doktora habilitowanego Marka Szydło, zwracająca uwagę, że artykuł 136 ustęp 3 Traktatu o Unii Europejskiej powoduje przekazanie Unii Europejskiej kompetencji polskich organów władzy państwowej w niektórych sprawach, a konkretnie w sprawach związanych z determinowaniem i kształtowaniem zasad i warunków udzielania przez Polskę wsparcia finansowego dla państw członkowskich strefy euro, etc., etc. Więc to nie jest tak, że tutaj wrogowie Unii Europejskiej albo nieracjonalnie myślący senatorowie wyrażają swoje opinie. Poważni eksperci, najwybitniejsi eksperci mają bardzo poważne wątpliwości co do trybu wprowadzenia tego. Politycznie może to oznaczać, że po ratyfikacji tego, co dzisiaj chcemy ratyfikować, rozwiązania ekonomiczne będą nam narzucone bez potrzeby ratyfikacji. Czyli jak pytamy o to, ile to będzie kosztować, to wtedy już nas nikt nie będzie pytał, ile mamy wpłacić, tylko tyle będziemy musieli wpłacić, ile nam nakażą, podejmując decyzję poza naszą wiedzą, a może nawet przeciw naszym interesom. Proszę Państwa, politycznie zwracając się do Józia Piniora, którego cenię i szanuję, no to przecież polski interes narodowy jest bardzo prosty. Mądry, uczciwy rząd na samym początku, taki, który zachowuje się w stosunku do gospodarstwa zwanego Rzeczpospolitą jak właściciel, jak gospodarz, który negocjując chce wywalczyć możliwie najlepsze rozwiązania, a tam, gdzie trzeba wpłacić, chce wpłacić najmniej. Jak sprzedaje majątek, to chce uzyskać możliwie najlepszą cenę. A jak majątek kupuje, no to chce zapłacić najmniej. A u nas, drogi Józiu, jest dokładnie odwrotnie. I to nie od dzisiaj, tylko od kilkudziesięciu lat. Drzewiej bywało tak, że żeśmy byli państwem niesuwerennym i nie mogliśmy, prawda? No bo co tu dużo mówić? No, nasz hegemon wschodni nakazywał, rozwiązywał za nas problemy, a miał tutaj swoją agenturę za władzę. Ale teraz, jak jesteśmy państwem suwerennym, no to po prostu trzeba korzystać z tej suwerenności. No i to jest suwerenność. To jest suwerenność i to jest rzetelna dbałość o interesy narodowe. Proszę Państwa, gdyby nie było tak, że wiele lat temu wielokrotnie na wszystkich możliwych forach i trybunach mówiłem o różnych kwestiach i wszyscy praktycznie wielcy i możni tego świata byli przeciw, oni dzisiaj tworzą trzon władzy politycznej, brylują w mediach, na salonach i nikt nie przyznaje racji tym, którzy rację wówczas mieli. No przecież warunki wejścia do Unii Europejskiej, no to o zgrozo, no przecież siedzą tu dżentelmeni, którzy wówczas to negocjowali. Siedzą dżentelmeni, którzy siedzieli w różnych konwentyklach europejskich i jak czytałem stenogramy, to przez 2-3 lata się nie odezwali. Jednym słowem, no nie będę wymieniał nazwisk, ale są tacy. I proszę Państwa, dlatego my mamy moralne prawo mówić o tym, że nie trzeba wszystko robić tak, jak chcą możni z Unii Europejskiej, bo nawet jak są to rozwiązania racjonalne, to musimy być o tym sami przekonani, że tak jest. W przeciwnym wypadku strzelamy sobie w stopę i problem w tym, że efekty tego i cenę tego ponosi polskie społeczeństwo. Wejście do Unii Europejskiej, cały proces przygotowania przedakcesyjny i wreszcie sam akt akcesji, no był rozwiązaniem po prostu fatalnym. Jak ja potem usłyszałem w Parlamencie Europejskim od kolegów niemieckich, którzy poklepywali nas rubasznie po plecach i mówili, panowie, myśmy się spodziewali 40 miliardów euro większych kosztów akcesji. Co to było w tych negocjacjach? Ano było to, co powiedział Truszczyński swego czasu na Komisji Europejskiej. Panie pośle, powiedział mi na pytanie, że tam nie ma obszaru negocjacji. Tam się albo przyjmuje, albo nie. Takie były negocjacje i takie jest dzisiaj rozumowanie polityczne w skali makro. Przeciwko temu stanowczo protestujemy, a tutaj w szczegółowej kwestii uważamy, że popełniamy błąd, oddając kawał suwerenności w nie takim trybie, jak potrzeba i że może to być wykorzystane przeciwko jądru naszych interesów ekonomicznych. Dziękuję.